Dio Ortodoksja. Witam państwa bardzo serdecznie przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Państwo zadają pytania, my odpowiadamy. Naszym dzisiejszym gościem jest pan profesor Napoleon Waszkiewicz, kierownik kliniki psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam pana profesora. Dzień dobry, witam. A za konsoletą Paulina i Kuba oni odpowiadają za sprawny techniczny przebieg naszej dzisiejszej audycji. Panie profesorze, od, na świecie od dwóch lat w Polsce od ponad półtora roku żyjemy w świecie covidowym. Rzeczywistość zdominowała. Wiadomości bez covida nie istnieją. Czy wpłynęło to na nasze zdrowie psychiczne, na naszą kondycję emocjonalną? Ja myślę, że chyba każda osoba to odczuła. Będzie sposób tego nie odczuwać, bo, bo, bo nawet jak, jak wszystko niby z nami w porządku, to gdzieś jednak ogranicza to nasze funkcjonowanie już trochę mniej zdaje się, bo już mamy taki czas, kiedy no, no co prawda jest kolejny gdzieś tam kolejna fala pandemii, natomiast nie ma już takiego popłochu i takiego ogromnego strachu jak był wcześniej i to widać i też widać, że, że łatwiej gdzieś tam e, troszkę łatwiej ludzie znoszą obecny stan ale wpłynęła znacząco. Wpłynęła tak mniej więcej nawet co obliczenia. Nie mówię o tych osobach, które przechorowały covid, tylko o tych osobach, które sobie żyją, że pandemia gdzieś tam zwiększyła od dwóch do nawet czterech razy rozpowszechnienie niektórych zaburzeń psychicznych. O jakich zaburzeniach mówimy? Co przede wszystkim u pacjentów pandemia objawiła? Hmm. Obie, możemy, obie. Chyba, ch możemy chyba porównać, to jest jakby poniekąd taka, taka mała wojna. Taki to wywróciło nasz taki spokój. E, żyliśmy w spokoju, e, nie było większych turbancji. Oczywiście, no, każdy jest w stanie sobie jakieś tam e, problemy wygenerować. Dla niego niebotyczne w rzeczywistości. Jak któregoś, bardzo chce. Jak bardzo chce, natomiast w rzeczywistości okazuje się, jak tak, postaramy się to obiektywnie ocenić, to nie jest to jakiś tam dominujący problem. E, z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się po poradę Polacy? Bardzo często z zaburzeniami typu e, lękowego i takimi nerwicowymi, bo to jest gdzieś tam w klasyfikacji jeszcze póki co ICD10 umieszczone razem, czyli takie nerwicowo-lękowe, czyli wtedy, kiedy aktywuje się oś stresu. To jest najczęściej, ale w populacji osób, no też i młodych i bardzo młodych i, i dzieci, gdzieś tam osób takich dojrzewających, dorosłych, ale więcej troszkę zaburzeń lękowych jest w populacji osób dorosłych i, i takich w późniejszym wieku. Czyli, czyli dorosłych, ale takich dojrzałych już dorosłych. Natomiast natomiast populace, w populacji tych najmłodszych, to jednak objawy takie depresyjne dominują. Skąd taka jakby rozbieżność lęk? Czy to jest jakby świadomość i strach przed zagrożeniem nieznanym? No. To jest też i strach i świadomość, ale, ale same takie poczucie, że coś się dzieje, nie wiem co, tak? ale gdzieś mała predyspozycja. W ogóle zaburzenia lękowe i takie na przykład napady lęku panicznego pojawiają się w populacji głównie osób młodych, bo to jest mniej więcej od 20 do 30 roku życia, ale jeszcze te takie rozstrzały są po bokach od właściwie kilkunastu lat do 30 kilku. E, więc te objawy nerwicowe, lękowo-nerwicowe... One, one występują wtedy, bo bardzo dużo zmian jest w życiu. Więc to, same zmiany w życiu wprowadzają tego typu dolegliwości do osób, które gdzieś tam, ja powiedziałem też tak, no w sumie nawet nieładnie, że, że gdzieś tam, bo chcą, tak? Jak chcą, to, to mają. Oczywiście, że nie chcą. To jest podświadome takie działanie, bo nikt nie, nie życzy sobie, żeby, żeby gdzieś tam mieć objawy lękowe, bo to ogranicza życie bardzo mocno. Natomiast takie wchodzenie w życie. To jest też trudny wiek, bo dużo się zmienia, tak? troszeczkę odchodzimy wtedy, na przykład tak jak u, u młodzieży, tak? odchodzimy troszkę gdzieś tam od tego rodzica. Czyli, a może nawet nie odchodzimy, tylko bardziej zbliżamy się ku osobom, z którymi gdzieś tam kiedyś będziemy później spędzać, czyli o otoczeniu, gdzie, gdzie jakoś tam tak zaczynamy szukać swoich takich ścieżek, nie tych wytyczonych przez rodziców i tak dalej, tylko tego, co sami chcemy robić, z kim chcemy gdzieś tam być, przebywać, ze znajomymi. I to jest też wprowadza jakiś tam stres, tak? Stąd jakby. Te dojrzewanie u osób młodych jest y, takie burzliwe, bardzo dużo się dzieje, tak? To też są zmiany. I wtedy też częściej występują takie objawy trochę depresyjno-lękowe. Więc u młodych osób to jest naturalne. Natomiast gdzieś tam po 20 roku życia zaczynamy znów szukać czegoś w życiu, tak? czyli ścieżek swoich, więc tu znów kolejne zmiany, i dlatego większa predyspozycja do zaburzeń tych lękowych. Ten uśrodkowy układ dojrzewa wtedy, dużo jest zmian, generalnie do 20-25 roku życia, gdzieś ta dojrzałość, taka, ten pruning, czyli ta trzebież, taka synaptyczna, czyli to dojrzewanie takiej ostatniej kory, tej czołowej e, zachodzi, i wtedy. Wtedy generalnie uważamy, że ktoś dojrzały jest tak? No, tak teoretycznie, oczywiście, bo, bo wiadomo, że, że czasami może być różnie. Oś stresu. Pan prostu wspomniał o takim no, połączeniu. Co pod tym rozumiemy? To jest taka właściwie filogenetycznie bardzo stara struktura mózgu, układ limbiczny. Gdzie no właściwie głównie takie, takie struktury to jest podgórze, przysadka i plus nadnercza, czyli gdzieś tam w dole brzucha ten e, narząd, tak? E, chodzi o, o to, że jeden napędza drugi, dlatego że mamy gdzieś tam wkodowanie, na przykład genetycznie, tak, że boimy się węży. Jest ofidiofobia, na przykład, tak? czyli fobia przed wężami. I teoretycznie my nigdy nie spotkaliśmy węża. nie wiemy o co chodzi. So, ale już się mamy, tak. No bo też wykazano, że e, tak epigenetycznie, czyli sam stres potrafi zmodyfikować ekspresję, czyli uwalnianie się niektórych naszych genów. I on wtedy modyfikuje delikatnie nasz, nasz, e, nasz genom. I w związku z tym kolejne pokolenia na przykład odczuwają stres. Nam to nie jest potrzebne do życia obecnie, tak? Ale kiedyś, tak, żeby uciec przed zagrożeniem, przed, nie wiem, mamutem, tak? Trzeba było uaktywnić oś stresu i biec szybko. No to wiadomo, że, że, że to jest niezbędna oś do ucieczki, do walki, do obrony, tak? Swojego terytorium, swojej rodziny, w ogóle jakoś tam siebie przede wszystkim. Ale COVID, SARS-CoV-2 jako wirus, to raczej go nie widać, to... Jak on może aktywować. Ale słychać, ale słychać wszędzie się o nim mówi. Więc tak czy owak, docierają do nas te bodźce, dociera do nas te zagrożenie, że coś się dzieje. Nie wiemy do końca co, ale już strach. Tak? Pamiętam pierwsze miesiące w ogóle pandemii, kiedy spółek znikało wszystko, bo zabezpieczaliśmy się tak jak na wojnę, jakby miało niczego nie być już w sklepach. Więc nie wiedzieliśmy, skąd tak naprawdę skąd no dokąd zmierzamy wtedy z całą pandemią. To też było widać w społeczeństwie zagrożenie, tak? Coś się dzieje, niby w mediach wykupujemy wszystko, gdzieś tam bunkrujemy się, tak? Bo nie wiadomo, teraz widzimy, że to długo dosyć trwa, i pewnie nie pierwszy, nie ostatni wirus, gdzieś tam z nami. I być może już będziemy bardziej zahartowani też pod względem też stresu, więc następnym razem na przykład już być może inny wirus nie zrobi takiego, takiego popłochu w nas. No bo to też sam efekt takiego nastawienia, takiego słuchania, no oczywiście jest on groźny, tak? więc tutaj też nie można tego bagatelizować. No i to uaktywnia oś stresu, a to uaktywnia te wszystkie objawy, uwalnia szybciej te niektóre takie zaburzenia nerwicowo-lękowe, przyspiesza. No, mamy poczucie lęku. Nie radzimy sobie z tym lękiem. Zaczyna on wpływać destrukcyjnie, destrukcyjnie na nasze funkcjonowanie rodzinne, społeczne, gdzie powinniśmy szukać pomocy. Jest bardzo wiele infolinii w tej chwili, które gdzieś mogą doradzić, bo to też trzeba o tym mówić, tak, bo, bo, bo nie zawsze wiemy, gdzie poradnia, do kogo, do psychologa, do psychoterapeuty, do psychiatry się udać, tak? Generalnie i terapeuci, i psycholodzy też mają pojęcie o, o, o psychiatry, że coś się dzieje takiego, że, że widać, że, że to nie pasuje tylko do samej takiej sytuacyjnej zmiany, więc wtedy oni i tak wysyłają do psychiatry. Ale po prostu dobrze jest, nie wiem, zadzwonić, umówić się. Na wizytę albo do jakiejś infolinii, która jest. Wiele ośrodków terapeutycznych w tej chwili też działa pod infolinią i do nich można zadzwonić z trudnościami. Ewentualnie pomogą, skierują w odpowiednie miejsce. Myślę, że tutaj warto też nagłaśniać e, tego typu miejsca. Panie profesorze, jak trafia pacjent z takimi zaburzeniami lękowo-nerwicowymi na wizytę? Czego tam się może spodziewać? Bo to jest tak, że troszeczkę w naszym społeczeństwie ta wizyta u psychiatry stygmatyzuje. Jak przekonać naszych słuchaczy, że wizyta u psychiatry to nie jest jakby taki już no, żółty papier do końca życia? że to się chyba też troszkę zmienia. Nie troszkę, tylko, tylko sporo. Ja widzę po prostu wiele osób, rejestruje się tak, przychodzi na rozmowę, tak, bo ja nie wiem, chciałem w ogóle dopytać, zapytać, czy mam czym się martwić, czy nie, i to jest bardzo fajne, bo naprawdę... Nie ma takich właściwie struktur społecznych, z których nie byłoby, jakby, gdzie pacjenci nie przychodziliby do, do nas. Więc to jest fajne, że chyba nie jest to bardzo zróżnicowane i widzimy coraz częściej są mniejsze opory. Kiedyś, nie wiem, być może ta psychiatria troszkę była inna. W tej chwili jesteśmy w stanie wytłumaczyć, dlaczego dochodzi do obniżenia stroju, dochodzi do, do objawów lękowych, tak? COVID bardzo mocno nosi, la zapalność a zapalna jest depresja, depresja jest też stanem zapalnym, tak więc tak naprawdę my widzimy teraz, że po tego typu sytuacji, po przechorowaniu na przykład COVID-u, te wszystkie cytokiny, interleukiny, które tam się uaktywniają bardzo mocno, one są bardzo podobne do tych, które są w czasie depresji. Kiedyś być może się dowiemy, że depresja na przykład sezonowość jest związana z jakimś tam zapaleniem, być może z jakimś uaktywnieniem wirusa. Nie wiemy w tej chwili, z czym to się wiąże, ale sezonowo się pojawia. My pracujemy nad tym, widzimy ogromne zmiany zapalne tak, w depresji i też jak porównujemy to z COVID, takie też prace zrobiliśmy, tak? jakie są nawet prognoza postępu tego COVID-u w kierunku depresji. Kiedy możemy się tego spodziewać? Myśmy to opisywali i teraz tak, jest to bardzo podobne. Ta burza cytokinowa wywołuje po prostu objawy depresji i to widać bardzo silne, czasami ogromne nasilenie depresji, do takich wręcz poczucia takiego winy, pełnej izolacji, poczucia bycia wręcz prześladowanym, bo w depresji, jak dochodzi nawet do psychozy, to jest to psychoza zgodna z nastrojem, czyli te takie objawy psychotyczne, urojenia są smutne. Urojenia winy, tak? jestem winny. E, spotka mnie w związku z tym kara. Tak? Jeśli kara, to i rodzinę moja spotka katastrofa, czyli urojenia też katastrofy. Urojenia prześladowcze będą mnie prześladować. Rodzinę. To są urojenia smutne. I czasami może ta depresja postępować do właśnie takiego typu psychozy. Po prostu jest to nasilona, ale ona bardzo fajnie się leczy, i tak naprawdę jest to dosyć proste leczenie tego typu zaburzeń. No i oczywiście, bo to mówimy o depresji, tak? Wtedy trzeba leczyć. Objawy nerwicowe jest bardzo różnie. Możemy złagodzić farmakologicznie, zanim ta terapia osiągnie e, zamierzany skutek, bo terapia trwa długo zwykle. Więc możemy pomóc, jeżeli ktoś już ma tak nasilone napady lęku, tak, tak nasilone, na przykład to nabia, m, takie objawy somatyczne z całego ciała, tu piecze, tam piecze, tam swędzi, boli, i tak? że to widać, że to jest y, nienaturalne. To po wszystkich organach, po wszystkich narządach wtedy y, takie dolegliwości biegają. Wtedy możemy włączyć leki i zanim ten pacjent jakby skorzysta z tej psychoterapii, y, no to powinien mieć koncentrację w miarę, tak? Więc tak naprawdę na tyle wyrówna się jego stan, że może spokojnie pójść i kontynuować terapię. A psychoterapia doprowadzi do tego, żeby następnym razem umieć sobie inaczej radzić ze stresem. Bo na tym polega też działanie psychoterapii. dowiedzie się troszkę o sobie. I wtedy jest to profilaktyka zaburzeń też nerwicowych, ale też depresyjnych, bo, bo stres prowadzi też do depresji działają całość stresu, bo stres też jest, powoduje zmiany zapalne. Panie profesorze, preparaty, leki zapisane przez psychiatrę. Troszeczkę wywołują niepokój. Zacznę się leczyć, uzależnię się i to już jakby do końca życia i jeden dzień dłużej będę musiał, musiał przyjmować te leki. Nie, absolutnie. E, no właśnie wiele osób pyta o to. E, tak, psychotrop, tak, żeby tylko, proszę mi, panie so, że zapisać tylko może coś innego, może aby ab nie psychotrop na przykład. Nie zdarza się. Mm -hmm. Ja wtedy pytam, czy kawa z rana była tak. No to jeden był psychotrop. No, bo jest to stymulant, tak? Stymulujemy się, bo chcemy pobudzić dodać sobie energii, więc tak naprawdę jakby boimy się tego, a używamy różnego rodzaju stymulantów nie? tak na co dzień. Natomiast, natomiast gdzieś te leki nie uzależniają. Po pierwsze, są leki uzależniające, oczywiście, ale no na tym polega chyba rozsądek, żeby nie uzależnić pacjenta, tak? Więc yy, ja bardzo rzadko stosuję. Czasami jak jest ogromny lęk, dam przez jakiś czas bardzo krótki, kilka dni, zanim leki właściwe przeciwdepresyjne nie zaczną działać, kiedy jest bardzo duży lęk. Natomiast jak już się jak już rozpoczną swoje działanie, to one są niepotrzebne te na przykład dłazepiny, niektóre uspokajające. No i na tym polega czasami ta trudność, że no rzeczywiście psychiatra się wtedy na tym zna, kiedy można stosować i tak, żeby nie uzależnić. Natomiast no, na przykład zaburzenia snu, które są znacznie e, bardziej nasilone też w czasie pandemii. Nawet obliczenia takie były, że nawet do 20% osób śpi znacznie gorzej. I sprzedaż w ogóle leków nasennych, uspokajających wzrosła o kilkanaście do 20%, więc bardzo dużo. Ale myślę sobie, że tutaj psychiatrzy e, nie powinni tego nadużywać i na pewno tego nie nadużywają. Być może, nie wiem, gdzieś tam ktoś może tak, bardziej tego typu leki preferować na samym początku. No jednak ja jakoś staram się unikać tego typu leku, leków w dawaniu pacjentom. Pan profesor wspomniał o objawach depresyjnych. U osób młodych, takich no, młodzieży. Raczej wydaje się, że młodzież to taka beztroska, swoboda, jeszcze nie jest obciążona bagażem różnych trosk życiowych, które nas dorosłych dotyczą. Dlaczego objawy depresyjne u depresja, wręcz u osób młodych? no bo kilka rzeczy wtedy pewnie im w życiu nie pasuje. E, no depresja jest całym jakby całym workiem e, takich różnych zależności. Na przykład e, czujemy się smutni, tak? Ale kiedy dojdzie do tego na przykład stres, no smutni bo, bo co się dzieje w naszym życiu? Na przykład coś nam nie idzie, tak? Coś w rodzinie jest jakiś, yy, jakiś trud na przykład trudno rozmawiać trudno rozmawiać o różnych rzeczach tak jakieś konflikty są więc gdzieś pojawia się samotność u tego młodego człowieka no bo zapytanie na przykład hej jak tam w szkole nie codzienne no nie wystarcza trochę tak bo trudno jest wtedy tak po prostu zapytać a co u ciebie nie i e więc do takiej lekkiej na przykład samotności dołącza się na przykład stres związany z tym, że wtedy jest trudno skoncentrować się, trudno jest na przykład uczyć się, szczególnie zdalnie, jak jest w czasie pandemii. Co to robi? To znaczy na przykład jesteśmy w tym systemie rodzinnym, który jest na przykład mało wydolny, gdzie jest smutno, tak? I, I wtedy jeszcze pandemia nas odgranicza od osób, które czasami dostarczają nam tych bodźców. Czyli od naszych znajomych, kolegów, przyjaciół i tak dalej, w szkole, poza szkołą. I wtedy, jakby cały cykl czynników się spotyka, plus troszkę jakiejś podatności biologicznej, bo to też gdzieś tam jakaś częściowa, jakaś tam podatność taka genetyczna też jest. I ten cały cykl czynników, plus ten stres powoduje to, że ten epizod depresji się. W pewnym momencie pojawia. Młodzież ma tendencję do pytania, na przykład takiego, do rozważania, co jest warte w życiu, co nie, no bo na tym polega dojrzewanie, że szukamy tego, co jest, porównujemy do tego, co było, to tak samo jak pewien na przykład okres życia w życiu dziecka, tak? Dowiaduje się, na przykład, że jest coś takiego jak śmierć. No I zaczyna się martwić wtedy o rodziców, czy oni będą wiecznie żyć, czy nie. Pyta, tak. Więc to są takie rozwojowe okresy. Tak samo młody człowiek w czasie dojrzewania zaczyna odkrywać: o, że życie polega jeszcze na tym, na tym, na tamtym. No i zaczyna wtedy mieć różnego rodzaju refleksje. Wielokrotnie są to refleksje smutne takie, tak? E, zaczyna interesować się bardziej tematyką różną, ale przemijania na przykład, tak? I to też i, i to może być ok, jeżeli to jest takie przejściowe. Natomiast jeżeli dołączą się te smutki zewnętrzne, trudności rodziny, plus na przykład taka izolacja, Czyli odizolowanie od, gdzieś tam od przyjaciół, którzy dostarczają troszkę tej energii, gdzieś tam włączają, aktywują nas, no to wtedy może wystąpić rzeczywiście ten epizod depresji, czyli jest to cały cykl różnego rodzaju czynników. A osoby seniorzy, osoby starsze, to tak jakby się przyjęło, że one obciążone takim doświadczeniem, bagażem życiowym, różnych przeżyły różne sytuacje. i ze skłonnością takich już jakby do mm, smutku, do postrzegania takiego depresyjnego, dystymicznego postrzegania rzeczywistości. Czy w tej sytuacji one jakoś stają się mobilizować, czy też to dodatkowo nasila e, objawy depresyjne u osób sytuacja związana z COVID-19? Hmm, to wszystko zależy, bo. Mm... No, generalnie osoby starsze tam jest jeszcze inny problem tam często dochodzi rzeczywiście samotność sama siebie gdzieś tam tak no bo część osób starszych żyje z rodzinami razem ale część po prostu oddzielnie tak zakłada się swoją rodzinę i gdzieś się zakłada się z taką swoją bardzo bliską rodzinę odwiedza się wtedy swoją rodzinę taką rodzenną no, i tak gdzieś tam powinno być. Natomiast no w czasie pandemii tutaj izolacja była znacznie wyższa. Poza tym, no wiadomo, że im starsza osoba, tym więcej schorzeń spółtowarzyszących. Więc to nasila taki strach, który gdzieś tam się no, dobudowuje z różnych stron. No właśnie, i teraz jeszcze dochodzi taki czynnik. To tak samo, bo depresja u osób młodych jest i osób bardzo młodych i starszych wygląda inaczej troszkę w sensie. Osoby młode bardziej nieruchomieją, bardziej są osłabione, brak energii odczuwają i to wtedy są bardziej w takiej nieruchomej pozie, czyli jest ta depresja troszkę inna. Natomiast u osób starszych w związku z tym, że mają jakieś nadciśnienie, choroby reumatologiczne, cukrzycę, tak, jakieś metaboliczne choroby różnego rodzaju, no różne te doświadczenia życiowe, palili papierosy i tak dalej, no to wtedy pojawiają się te zmiany naczyniopochodne pochodne gdzieś tam w mózgu. Pojawiają się delikatne już zaniki okolic czołowych. A czoło nam jest potrzebne do naszej aktywacji, do tego, żeby nie mieć depresji. Natomiast więc oni mają większe ryzyko wystąpienia depresji. E, no właśnie, i teraz e, dlaczego jest też tak, że mm, taka, jest taka statystyka, że u osób starszych na trzy próby samobójcze, jedna jest skuteczna niestety, a u osób młodszych, na 20 prób jedna jest skuteczna. Czyli dlaczego te osoby starsze mają większą skuteczność tego samobójstwa? Dlatego, że u nich jest no po pierwsze, większa impulsywność w związku z tym, że yy, no mózg się starzeje, po prostu, troszkę w zaniku jest, tak delikatnym, i w związku z tym, byle zapalenie podwaja tak naprawdę, albo potraja nawet ryzyko wystąpienia też zaburzeń depresyjnych. E, to tak samo jak majaczenie u osób starszych. Tam wystarczy małe zapalenie jakiegoś układu moczowego, układu, układu oddechowego i dochodzi do zaburzeń świadomości, zwłaszcza w godzinach wieczornych. I tak samo jest z depresją. Jak jest mała aktywacja tego czoła w tym momencie, no to, bo, bo depresja nie jest tylko w układzie tym limbicznym, czyli w środku mózgu, ale też po prostu w naszym, w naszym czole. Im bardziej jest ono aktywowane, tym jest lepiej. Natomiast jeżeli się izolujemy od otoczenia, no to tak naprawdę nie mamy z kim rozmawiać, nie, nie, nie wiemy, co robić, tak? Trochę nieruchomiejemy i u osób starszych ta, brak tego, że tak powiem, tej kontroli tego czoła powoduje, że te osoby bardziej są w takim niepokoju, czyli bardziej są z takim pobudzeniem, mówi się z agitacją. Czyli ta depresja nie wygląda w znieruchomieniu takim jak u osób młodszych, tylko bardziej z pobudzeniem, z lękiem, z niepokojem z takim wewnętrznym. Więc to troszkę też się różni, ale też etiologia delikatnie jest inna. Jak można pomóc pacjentom z depresją? Czy to tylko leki, jeśli tak, to jakie? Czy też inne formy leczenia, terapii i w jaki sposób nie przegapić tego krytycznego momentu, czyli próby samobójczej? Myślę, że, że no przede wszystkim, jeśli się da, to, to, to trzeba rozmawiać, ale no, depresja też częściej występuje też u osób, które, które mają trudności w mówieniu o emocjach, tak? bo gdzieś tam to sobie tłumiał. Jeżeli tłumiał, to i większy stres występuje u nich, bo muszę więcej energii wydatkować na, na ukrywanie swoich emocji. Tak naprawdę podnosi to troszkę ryzyko, ryzyko depresji. A leków mamy bardzo dużo, różnego rodzaju, bo my, jakby my wybieramy leki nie tylko pod względem, co pasuje do wieku, co do pacjenta, ale też jakie na przykład leki mają niektóre działania niepożądane, które my wy możemy wykorzystać. Są leki, które mają na przykład, poprawiają nastrój, ale też bardzo dobrze na sen działają, przeciwdepresyjne. Mają takie działanie niepożądane. Wtedy możemy je na wieczór wstawić, i ten pacjent lepiej śpi. Więc mamy, to są dziesiątki różnego rodzaju leków. To są nawet w tej chwili gdzieś donosowe, mamy takie w sprayu leki przeciwdepresyjne, które gdzieś tam szybko pozbawiają tych myśli samobójczych, ale one, nie są, one, one już są wprowadzone do użycia, ale są jeszcze bardzo drogie. Zbyt drogi jest, korz, żeby stosować na co dzień tego typu leki. Natomiast, natomiast, no właśnie, kiedy leki? Wtedy, kiedy jest ten nasilenie takiej depresji, albo można od początku stosować, jeżeli widzimy, że gdzieś rodzinny wywiad jest depresyjny, że tutaj tak łatwo nie pójdzie tak, z tą depresją, więc możemy na początku coś włączyć, żeby, żeby ten pacjent gdzieś tam ten nastrój się poprawił. Ale możemy doleć do na przykład zalecić też więcej aktywności fizycznej, odpowiednio dietę. Pamiętam takie fajne badania były, które mm, mówiły o, o, o tym mm, u ilu osób włączona na przykład dieta śródziemnomorska poprawia nastrój, tak jak niektóre leki przeciwdepresyjne okazuje się. Że... mi się, że czekolada. A pan profesor mówi o diecie śródziemnowolskiej. To jakby takie rozbieżno, rozbieżności A ta czekolada trochę inaczej działa, bo ona jednorazowo gdzieś tam podniesie trochę nastroju. No ona rzeczywiście ma pochodne fenyloetyloaminy, a więc tam prekursor takiej niemalże amfetaminy. Więc ona troszkę stymuluje, tak, delikatnie. Ma landami, a więc pochodną kanabinoidów, marihuany, a więc to, co jest też w, gdzieś tam... I to wszystko tam, w tej czarnej tablicy czekolady jest zabunkrowane. Za tak, gdzieś tam tryptofa, więc pochodna, że ja tak powiem, e, też serotoniny, więc neurotransmitera. No tylko wiadomo, że żeby gdzieś tam poprawić mocno sobie nastrój, to jak zjemy bardzo dużo, to prędzej zaparcia dostaniemy, niż ten nastrój ulegnie bardzo. Znowu się nam nastrój obniży. No i może być właśnie bardzo różnie, bo też depresja polega na tym, że e, zwalnia cały organizm, ale też perystaltyka. A więc narządy wewnętrzne też odczuwają ten stres, niepokój, ale też też zaparcia są jednymi z objawów tak naprawdę depresji. A dieta śródziemnomorska wyłączona u czterech osób, u jednej będzie działać dobrze przeciwdepresyjnie. To jest taka liczba number needed to treat, czyli ile, ile osób trzeba poleczyć, żeby jedno wyleczyć. A więc to dosyć ciekawa, ale wiadomo, jeżeli ktoś ma energię, żeby dbać o dietę, tak, osoby depresyjne często już, no, nie chcą, na przykład mogą nie chcieć żyć, tak, no to nie myślą wtedy o zmianie diety, prowadzeniu czy obieganiu, tak, bo nie mają do tego energii. Wtedy potrzeba już na pewno leczenia. A jeżeli myśli są samobójcze, no to czasami skierowania po prostu do szpitala, tak, żeby gdzieś e, ten proces był, pod, ta osoba pod stałą obserwacją, e, no i ten proces terapeutyczny Depresja, mimo wszystko, się dosyć łatwo leczy. Natomiast to, co towarzyszy jej, jakieś zaburzenie osobowości, trudności, tak, to może być przeszkodą tak naprawdę w zdrowieniu. I trudności rodzinne, jak wraca pacjent do środowiska, które go obciąży, tak, bo gdzieś na przykład tato pije, e, kłótnie w domu, rodzice się rozstali, tak, nie mam z kim pogadać, no bo jest ważnym czynnikiem też depresji samotność. Można być w domu z wieloma osobami, a być samotny. Pan bardzo wspomniał o tym, że aktywność ruchowa, wysiłek poprawia efekty leczenia depresji, a wręcz w ogóle jest istotnym elementem w leczeniu depresji. Jak to się dzieje, że spacer, przejażdżka rowerem raczej no, związek taki no, nie do końca prosty? W... Jak to się dzieje, że Poprawia to nasz nastrój? Hmm. E, oj, tu jest bardzo dużo mechanizmów, bo po pierwsze aktywujemy nasz układ krążenia, więc to już jest jedno, tak? Te krążenie mózgowe też ulega poprawie wtedy. Ale to nie wszystko, dlatego że e, sama na przykład aktywność jest, e, powoduje dużą aktywację kory mózgu. Więc tego typu aktywacja jest udowodnione, że czynniki neurotroficzne na przykład wzrastają w mózgu, czyli tu, gdzie się tkanka mózgowa ulega rozgałęzieniom, takiemu polepszeniu tak, funkcjonalnemu, no to wtedy dochodzi do tego. Ale też na przykład były takie fajne badania, te wszystkie hormony tak zwane, które odpowiadają, to, mówi, mówi się szczęścia, ale tak zwane opioidy, tak? na przykład endorfiny, enkefaliny, podnosi się ich poziom. To było takie fajne badanie ze szczurami, gdzie szczurom dano kokainę do wyboru i kołowrotek. E, proszę sobie wyobrazić, że szczury wybrały o wiele chę bardziej chętnie kołowrotek do biegania i w pewnym momencie one biegały jak szalone w tym kołowrotku e, i zauważono, że bardziej im pasowało niż ta uzależniająca kokaina. Natomiast co zaobserwowano, że one bardzo potrzebowały tego z jakiegoś powodu? One się nakręcały tym wszystkim i strzyknięto to im naltrekson, a więc substancję, która jest e, e, antagonistą opioidowym. Okazało się, że dostały one zespołu abstynencyjnego, takiego opioidowego. Czyli tak naprawdę ruch w pewien stopniu uzależnia, ale też poprawia całą aktywność mózgu. Pamiętam takie peptydy, które są wydzielane na przykład w przedsionkach serca, peptyt natriuretyczny. Okazuje się, że to wypełnienie całego serca, e, takie prawokomorowe wypełnienie z przedsionkiem prawym, powoduje wydzielanie tego peptydu natriuretycznego, który na przykład bardzo ładnie relaksuje i uspokaja. Być może on będzie kiedyś jakimś lekiem przeciwlękowym, ciekawym. Natomiast mechanizmów jest tysiące, większe wydzielanie serotoniny, dopaminy, opioidów, więc tak naprawdę no, ruch działa i bezpośrednio na tkankę, ale poprzez układ, np. krwionośny, też oddechowy, wiele lepsze dotlenienie, no, powoduje lepszą tak naprawdę perfuzję mózgu. Czyli aktywność ruchowa jest takim, dokonujemy samo leczenia, nie musimy sięgać po jakąś chemiczną tabletkę, tylko w za Jednym spacerem, za jedną przejażdżką rowerem, przebiegnięciem się, e, cała apteka z, z, jest, melduje się w naszym organizmie. No, robimy dużo fajnych rzeczy w naszym organizmie, rzeczywiście i, i e, no właśnie może, może nie, nie aż tyle, żeby wyleczyć depresję tym, tak? Bo, bo, bo nie chciałbym tutaj absolutnie, żeby było to jakby równoważone z lekami. E, jeżeli są. Objawy, objawy smutku, tak? No to oczywiście można poprawić sobie ten nastrój poprzez ruch. Ale wtedy kiedy dochodzi już na przykład do takiej bardzo trudnych myśli, obwiniania siebie, tak, spadku poczucia swojej wartości, energii bardzo dużego, czy myśli takich, żeby coś sobie zrobić, no to wiadomo, że już wtedy leczenie musi wejść w grę. No bo już wtedy czekolada, ruch i tak dalej, to wszystko czy zmiana diety nie jest absolutnie wystarczająca. To nie są aż tak silne. Poprawiacze nastroju, tak, tak mówiąc kolokwialnie. Coraz więcej Polaków przeszło, już przechorowało COVID-19. Czy z punktu widzenia psychiatry przechorowanie pozostawia śla, śla, trwały ślad w naszej psychice? Czy aktywuje jakieś zaburzenia emocjonalne, którymi się powinniśmy się martwić? Tak, spore. Sporo osób trafia, ja w ogóle nigdy nie miałem trudności jakiejś tam, z, właściwie z psychiką, a po prostu nie chce mi się ręką nogo ruszyć, nie mam siły, nie mam siły iść do pracy, wszystko mnie drażni, wszystko mnie wkurza i w ogóle nie rozumiem, co się ze mną dzieje. Nigdy taki nie byłem, nie byłam. E, ja bardzo często pytam, czy, 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 czy taka osoba chorowała na, na, na covid. Mi się okazuje tak, kilka miesięcy temu. E, COVID powoduje duże nasilenie stanów zapalnych, ale też oczywiście te, te, te takie prozakrzepowe zmiany powodują też zmiany delikatne w mózgu, gdzieś tam małe, pochodne zmiany, które gdzieś tam po jakimś czasie być może się ujawnią. Ale fajne takie badania pokazują, jak e, początkowo też zaburzenia, zaburzeni ulega koncentracja, gdzieś tam pamięć, ale co się okazuje, po dwóch, trzech miesiącach w ogóle jakieś zaburzenia, np pamięci przestrzennej, się pojawiają. Więc tak naprawdę kilka miesięcy później, po przechorowaniu, wiele różnych y, no, sfer takich w, w mózgu y, no, ulega jakiemuś takiemu pogorszeniu. Więc musimy pamiętać, że jest to w jakiś sposób przejściowe. Hmm? Czy w takiej sytuacji hmm... Pacjent, który no, uważa, że coś jest, jakby jednak zmieniło się jego życie emocjonalne, czy powinien się zgłaszać do psychiatry, czy próbować to jakoś tak w sposób przeczekać, że to minie? No, jeśli jest to bardzo lekkie takie nasilenie, gdzieś tam może być to przejściowe. Ale jeśli po kilku miesiącach nadal się utrzymują objawy tego braku energii, tak, to znaczy, że gdzieś no, zapalenie może przetrwać, bo w formie też takiej depresyjnej, które może być nie aż tak duże, jak na początku, tak? Tu nie będzie burzy cytokinowej, ale będą tlące się takie delikatne zmiany zapalne które będą skutkować zmianami takimi depresyjnymi, dosyć przewlekłymi. I wtedy naprawdę warto włączyć, już po, po dwóch, trzech tygodniach widzimy, widzimy efekty. Pierwsze leczenia przeciwdepresyjnego. Po miesiącu już możemy ocenić gdzieś tam, czy lek działa, czy nie. No i naprawdę no prawie 100% pacjentów. Po prostu się poprawiłem rety. Ja nie wiedziałem, że może być inaczej, tak, że może być tak lepiej, że już wszystko mnie wkurzało, a teraz jakoś toleruję lepiej frustrację, stres. Nie wkurza mnie nic tak w pracy, w rodzinie. tak. Więc to jest bardzo istotne, bo można bardzo dużą różnicę zauważyć po, po, zaraz po miesiącu. Panie profesorze, na kanwie w ogóle całej relacji medialnej, na temat covid-19 wirusa SARS-CoV-2 jakby w takim życiu równoległym takim jakby w mediach społecznościowych w przekazie ustnym pojawiła się cała masa różnego rodzaju teorii spiskowych nie do końca potwierdzonych czy Dlaczego aż taka eksplozja różnych takich informacji, im bardziej absurdalnych, tym budzących duże emocje? Jak to jest z naszą psychiką, że my z większym takim emocjonalnym zaangażowaniem słuchamy przekazów o jednostkowych przypadkach, a nie opieramy się na statystyce? Mm, bo jest nam wtedy łatwiej. E, to jest tak, że jak do końca sytuacji nie rozumiemy, nie mamy na nią wpływu, no to wymy, wymyślimy sobie czasami coś, co nam pomoże to znieść. E, jeżeli mamy taką teorię gdzieś tam spiskową, e, stworzoną na potrzeby, na przykład, tego, że no, jest mi bardzo trudno, coś się dzieje, nie wiem co, tak? Nie wiem, co jest, nie wiem, czy to spisek, nie spisek i tak dalej. No to jeżeli ktoś przyjmie taką na przykład formę, oczywiście to jest część osób, tak, którym e, na przykład taka, takie myślenie science fiction gdzieś tam pomaga. Czyli jeżeli ja sobie to sam wytłumaczę w jakiś sposób, nawet fikcyjny, no to mi będzie lżej. Ja się troszkę uspokoję. Tak działa też czasami placebo. E, placebo, na przykład, w lekach, to jest skuteczność 30-50% w poprawie, tak? Nawet samopoczucia, czasami nawet uspokojenia takiego. A więc tak naprawdę, jak sobie wymyślę jakąś teorię do tego, to, to nie jest wytłumaczone, tak? Bo my nie wiemy, skąd to się wzięło, tak naprawdę. Ale jak sobie taką dośpiewam teorię, no to będzie mi lżej ze sobą. E, stąd się biorą te teorie. Że, że gdzieś tam jest łatwiej tym osobom przyswoić. E, nawet zmyśloną prawdę niż prawdę, której nie ma tak naprawdę, tak? Bo gdzieś wiemy, że jest wirus, tak? Panie profesorze, czy jest jakaś taka uniwersalna rada, jak powinniśmy nad sobą pracować, co powinniśmy robić, aby tą trudną sytuację, taką pandemiczną, mamy czwartą falę, coraz więcej zakażeń, duży niepokój, u niektórych lęk o siebie, o najbliższych, czasami uzasadniony, ponieważ jeszcze nie przechorowaliśmy, nie zaszczepiliśmy się, negujemy w ogóle infekcję wirusem. Czy jest jakaś uniwersalna taka metoda, która mogłaby nam w jakiś sposób w tej trudnej sytuacji pomóc? Jest i to bardzo skuteczna, bardzo dobra i chyba taka jedyna, która ma jakąś tam rację bytu. Mianowicie e, mówić to, co się rzeczywiście czuje. E, żeby gdzieś nie tak zwane, nie strzelać po sąsiadach, w sensie my tak czasami mówimy sobie, tak, no taka gwara jest tak, psychiatryczna, że e, jakby no, taki przykład, tak, że gdzieś komuś jest trudno, Coś tam w pracy się dzieje, bo pandemia doprowadziła do tego, że ktoś traci pracę, co się dzieje, tak? No to najbliżsi mogą za to oberwać, tak? W sensie takim złości, tak? Że pojawia się złość i tak dalej. Nie wiemy, co się z nami dzieje, ale, ale gdzieś to wszystko się kumuluje, taka zła ta energia, tak? No bo to jest napięcie tak zwane, z tym związane. E, więc można wybrać takie, takie rozwiązanie, że można przemilczeć i można nie mówić, o co chodzi, tak? A przeżywać to, a można powiedzieć nawet tu trudną prawdę w rodzinie, no i po to jest rodzina, żeby razem tego typu rzeczy znosić. To tak samo jak mówi się często, nie, nie mówimy dzieciom, żeby je oszczędzić. Dzieci nie mają trudności z intelektem. Dzieci po szóstym roku życia mają już e, myślenie logiczne, tak? One już zastanawiają się nad wieloma rzeczami, ale jeżeli jest nastolatek w domu, to on to i tak będzie widział. On będzie widział, że ten ojciec mama ma trud, tak? że coś się dzieje, ale będzie podwójnie jeszcze zmartwiony albo potrójnie, bo jeszcze nikt go nie informuje, co się dzieje. Można powiedzieć, tak? i staramy się o to zadbać, tak? są jakieś trudności. A można na przykład wewnętrznie mieć napięcie, gdzieś tam się kłócić, i na przykład, nie to nie twoja sprawa, my ciebie oszczędzamy. No Jakie to jest oszczędzanie, jeżeli nie mówimy? To samo się dzieje ze starszą osobą. Ona też jest w domu, tak i jest nieinformowana, bo oczywiście ją oszczędzamy. Po to jest rodzina, żeby pewne rzeczy trudne poruszać. Nie, nie musimy oczywiście we wszystkie szczegóły wprowadzać, ale żeby te dziecko, ta starsza osoba na przykład wiedziała, co się dzieje. Czasami jest partner, partnerka, tak? mąż żona czy tam różnego rodzaju konfiguracje, to, to jest tak, że się oszczędza. Nie, wiesz, w sumie tobie nie, nie mówiłam, nie mówiłem, tak? bo nie chciałam, żebyś się martwił tak jakby ta osoba się nie martwiła. Oczywiście, martwiła się jeszcze podwójnie, bo jeszcze coś się przed nią ukrywa. Dlatego na przykład dzieci w wieku, nie wiem, takim dorastania, tak, chwytają, nie wiem, czasami za różne substancje i tak dalej, bo czują te napięcie w rodzinie, tak. Je się im się nie mówi, co się dzieje, albo widzą, że coś złego się dzieje, tak, no, czują się wtedy oszukane. Jeżeli tak, no to próbują sobie poprawić nastrój czymś tam i zredukować te napięcie. Dlatego chyba to jest jedyny takie panaceum, e, żeby rozmawiać o swoich trudnościach. Nie jest to łatwe. Zwłaszcza tu taki mit jest, że mężczyzna tak tutaj nie może płakać, nie może, tak, nie może pokazać po sobie, że, że cierpi, że, że, że gdzieś tam martwi się o coś. No Bzdura, może. I tym oto przesłaniem będziemy kończyć naszą e, audycję. Rozmawiajmy z sobą w rodzinie. Przyjaciółmi dzielimy się naszymi radościami, przede wszystkim, ale też i troskami. Wspólnie, wspólnie pokonamy trudności i nawet ta pandemia, która wydaje się być tym strasznym takim tworem, który przemodelował nasze życie rodzinne, nasze życie zawodowe, nasze życie społeczne, towarzyskie. Rozmowy na ten temat. Oparte o sprawdzone źródła informacji, nie plotkarskie, niesensacyjne, bo też jest tak poniekąd, że. Im wiadomość jest bardziej taka dramatyczna, tym też bardziej się przedziera do naszej świadomości z większym zapałem sukcesem. Zagnieżdża się w naszych tutaj komórkach nerwowych i powtarzamy ją. Dlaczego tak jest? No bo to powoduje w nas napięcie, wszystko co powoduje jakieś tam większe emocje nas uzależnia, tak? to dlatego że gdzieś tam ktoś lubi skakać ze spadochronu tak? i tak dalej, bo w tym momencie czym możemy przygasić nasze troski, nasze trudności? Czymś, co wywoła większe emocje, tak? Czyli dlatego część osób sięga po jakieś kokainy, stymulanty różnego rodzaju skacze ze spadochronu. Oczywiście nie wszyscy, tak? bo niektórzy po prostu, na przykład nigdy tego nie robią. Ja chcę to zrobić. Tak, to, to jest OK. Natomiast jeżeli ja mam takie emocje, muszę to, żeby test stłumić tamte trudności, to muszę coś większego, tak? Więc tutaj wezmę sobie to, to, tamto, czy, czy jakiś numer, że tak powiem, gdzieś tam komuś zrobię po, poważny. Ratujemy się większymi czasami emocjami przed tymi, które bardzo wolno sobie w nas płyną czasami, które dostarczają bardzo wielu trosk. Dlatego ta sensacja przebija. Pamiętam taki czas, na przykład dopalaczowy, kiedy w 2009 roku właściwie około 600 doniesień w mediach były, było na temat dopalaczy. Proszę sobie wyobrazić, że statystyka skoczyła właściwie z 1 3% do prawie 90 używania, ale takiego epizodycznego. I później znów spadło to i w tej chwili zawsze, cały czas się tli te zjawisko w granicach 1, 2, 3 góry procent społeczeństwa, ale w całej generalnie Europie. Dlatego takie podnoszenie tego i jak na przykład dużo takich doniesień medialnych się robi, no to coraz więcej jest takiego napięcia, coraz więcej osób zaczyna się bać, zaczyna szukać różnych rzeczy. Spożycie alkoholu, spożycie substancji uspokajających też skoczyło w czasie pandemii o co najmniej kilkanaście procent, więc... Tak naprawdę widzimy, że ludzie używają tego typu rzeczy, żeby przebić te trudne doznania, które obecnie w sobie ma. I używa do tego różnych substancji, różnych czasami, no nie wiem, jakichś tam y, ekstremalnych doznań. Panie profesorze, kończymy naszą audycję, a moim przesłaniem będzie, aby po zakończeniu wyruszyć na spacer, na przejażdżkę rowerową. Nie wiem, czy pan profesor się przyłączy do tego. Yy, no, pomyślę. <laughs> ja y, przyznaję, że mi się łatwiej mówi o ruchu, niż się go wykonuje. Ja, ja tak czasami, mm, czasami. Yy, tak właśnie próbuję to tłumaczyć, że jeszcze nic mnie wystarczająco nie boli, żebym, żebym robił tego ruchu sporo, ale, ale przyznaję, że mam czasami ochotę gdzieś tam. No, zdarzało mi się i pobiegać, i pograć w piłkę, i czasami pochodzić, a spacery spacery lubię. Także, dziękując słuchaczom za cierpliwość. Zachęcamy do spacerów, do aktywności ruchowej. Moimi państwa gościem był pan profesor Napoleon Waszkiewicz, kierownik kliniki psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję Panie profesorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Paulinie i Kubie za. Pracę za konsoletą i sprawne przygotowanie naszej dzisiejszej audycji. A ja z Państwem mówię do widzenia, do usłyszenia za tydzień. Radio Ortodoksja.